coraz więcej nieruchomości może w perspektywie dosyć krótkiego czasu znaleźć się w dość trudnej sytuacji, sytuacji zestresowania. Są to nieruchomości, które my nazywamy czy określamy terminem distressed asset. Oznacza to, że z różnych powodów i na różnych płaszczyznach można w nich definiować problem, który uniemożliwia działanie tychże centrów w obecnym formacie. Oczywiście problem może istnieć, jeśli chodzi o strukturę najemców w danym obiekcie, może wynikać z infrastruktury, tudzież konkurencji, która w ostatnim czasie mogła pojawić się na rynku dla tego obiektu. Natomiast może się również zdarzyć, że pewnego typu obiekty przestały móc pełnić swoją funkcję handlową, a przynajmniej potencjał w tym zakresie dla nich jest już wyczerpany. I tutaj jest kwestia możliwości rozważenia całkowitej zmiany funkcjonalności tychże obiektów. Jest to trend, który już występuje w Europie Zachodniej, czy w ogóle na rynkach, które są bardziej dojrzałe niż nasz. Myślę również, że na naszym rodzimym rynku w perspektywie najbliższych 2 lat z kilkoma tego typu obiektami będziemy mieli do czynienia. Asset management jest to usługa, której celem jest podniesienie wartości nieruchomości. Jest to usługa bardzo kompleksowa, która rozpoczyna się tak naprawdę wyceną, czyli określeniem wartości danej nieruchomości. Kontynuowana jest poprzez odpowiednie ulokowanie takiej nieruchomości w kontekście rynkowym, czyli analizę rynkową, definicja problemu i przygotowywanie strategii, która pozwoli na zmianę tej sytuacji i doprowadzi do zwiększenia wartości tychże aktywów. Ta pomoc może odbywać się na kilku różnych płaszczyznach związanych z najmem, promocją, chociaż niekoniecznie.